Kowale to najstarsza nagroda w regionie świętokrzyskim. Idea powstała w 1996 roku, kiedy chcieliśmy nawiązać bliższe kontakty z biznesem w gminie Morawica, dlatego że to był trudny czas. Trudny czas, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie, galopująca inflacja i uznaliśmy, że to jest jednocześnie czas, gdzie można podkreślić znaczenie przedsiębiorców. I stąd idea kowali złotego, srebrnego, brązowego. Statuetka, która no, jak sama w sobie świadczy, że kowal to jest osoba, która ciężko pracuje, wykuwa ten swój los. Podobnie robią przedsiębiorcy. Dla nas, dla samorządu lokalnego bardzo zależało na rozwoju przedsiębiorczości, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że gospodarka, przedsiębiorczość to jest podstawa rozwoju, bo jeżeli ludzie mają pracę, zarabiają pieniądze, to oczywiście to wpływa na ich jakość życia. Poza tym dla gminy to jest również dopływ podatku. To jest również ogromne znaczenie ma również dzisiaj. Ponadto wiele tych firm organizuje się w różne takie działania charytatywne, wspiera działalność kulturalną, sportową i my przyznając te nagrody właśnie tymi kryteriami się kierujemy. Przyznawaliśmy te nagrody już po raz 26. Diamentową odznakę to jest po raz 4. Pragnę tutaj podkreślić i kilka słów powiedzieć na temat diamentowej odznaki. To jest bardzo szczególne wyróżnienie. Przyznawane raz na 5 lat. No i tym razem również ono zostało przyznane firmie Anna But, firmie, która ma ogromne zasługi na rynku budowlanym, jest potentatem na tym rynku budowlanym, ale i również pozostałe firmy, zarówno złoty, srebrny kowal czy brązowy, to są firmy, które naprawdę wyróżniają się tutaj na terenie miasta i gminy Morawica, zarówno z tej swojej działalności gospodarczej, ale również takiej działalności charytatywnej, działalności społecznej, bo chcemy ten biznes połączyć z naszym społeczeństwem, że to nie jest tylko sama praca, to nie są tylko wynagrodzenia, ale również pokazać taką właśnie społeczną, przyjazną twarz tego biznesu. Ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem dla mojej firmy z kilku względów. Po pierwsze, jest to nagroda nasza lokalna, ja jestem od dziecka związany z gminą Morawica. Po drugie, jest to dostrzeżenie efektu naszych prac. Jesteśmy małą firmą, ale stawiamy na jakość i zadowolenie naszych klientów. Ciągle podnosimy jakość świadczonych usług. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować panu burmistrzowi i kapitule za nominację i za otrzymanie tej nagrody. Chciałbym podziękować również moim pracownikom, moim współpracownikom, kontrahentom, wszystkim zleceniodawcom za to, że możemy funkcjonować i pracować. Na terenie gminy Morawica pracujemy już od 2000 roku. Cały czas się rozwijamy. Troszeczkę już jest nam miejsca za mało, dlatego zdecydowaliśmy się dokupić nigdzie indziej, tylko w gminie Morawica, bo to jest gmina bardzo przyjazna dla przedsiębiorców. Działkę i będziemy budować nowy zakład produkcyjny, naprawdę z taki wymarzony zakład. I będzie jeden, jeżeli chodzi o zakład produkcji stolarki aluminiowej, to będzie jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce. Chciałam bardzo podziękować całej kapitule wszystkim za otrzymany kowal, no i również innym firmom. Wszystkiego najlepszego, dużo rozwoju życzę. Cały czas się rozwijamy, cały czas wprowadzamy nowe technologie, cały czas próbujemy być na rynku jak najbardziej nowocześni. Gala przewspaniała. Oczywiście mam teraz szansę podziękować kapitule i burmistrzowi za tak wspaniałe wyróżnienie. Po 27 latach prowadzenia firmy oczywiście jestem mocno usatysfakcjonowany i cała moja załoga, wszyscy moi pracownicy wraz z moją żoną jesteśmy bardzo mile i pozytywnie zaskoczeni. Dla firmy budowlanej jest to szczególna nagroda, szczególna ze względu na to, że jest przyznawana raz na 5 lat. Diamentowa odznaka jest dla nas zwieńczeniem dotychczasowej działalności, naszego trudu, zaangażowania, rozwoju. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni przez kapitułę. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby wykuwać kolejne sukcesy na przyszłość, rozwijać firmę, współpracować, działać lokalnie na rzecz społeczności. Serdecznie dziękujemy kapitule władzom Urzędu Miasta Gminy Morawica
za to szczególne wyróżnienie i będziemy dokładać wszelkich starań, abyśmy wspólnie działali na rzecz tutaj społeczności lokalnej i osiągnęli sukces. Tego życzymy i sobie, i Państwu.